Mija 14 lat od śmierci Michaela Jacksona. Śmierci, na którą nic nie wskazywało. Co tak naprawdę się stało? Ostatnie tygodnie życia król popu spędził na salach prób. Szykował trasę This Is It i był w świetnej formie, ale nie dzień przed śmiercią. Wtedy to nie czuł się dobrze i zdawał się być nieobecny. Z prób do wynajętego domu wrócił około północy. Chciał jak najszybciej zasnąć, ale sprawiało mu to problem. Medyk Konrad Mari podał pracodawcy miks różnych leków i rozcieńczony propofol. Ten silny środek usypiający do dziś budzi wiele kontrowersji. Jego przyjmowanie w warunkach domowych, bez ścisłego kontrolowania pracy organizmu, uznaje się za niebezpieczne. Wokalista zasnął dopiero za dnia, koło południa. Jego lekarz miał ciągle sprawdzać mu puls. Potem wyznał jednak, że gdy udał się do toalety i z niej wrócił, król popu już nie oddychał. Zanim wezwano karetkę, Konrad Mari opróżniał sypialnię artysty z pustych fiolek po lekarstwach. Gdy na miejsce przyjechali ratownicy, żadna próba reanimacji nie pomogła. Michael Jackson zmarł 25 czerwca 2009 roku. Jego lekarz został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. 12 członków ławy przysięgłych wymierzyło mu karę 4 lat pozbawienia wolności.